Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy fantastyczny niedzielny poranek. Jest jeszcze ładna pogoda, o 10 ma padać. Ja wstałem o 5.30, żeby zrobić ten materiał dla Was. W tym odcinku chciałbym sprawdzić, jak wygląda aplikacja DJI Fly po ostatniej aktualizacji. To jest aktualizacja 1.4.3. Ona wniosła zmiany głównie dla tych nowych dronów, czyli DJI FPV. Wniosła też zmianę dla tego drona, którego widzicie tam w głębi, czyli dla R2S, ale to, o czym chciałem powiedzieć, dla miniaka też pewne rzeczy możemy sprawdzić. Myślę, że w pierwszej części sprawdzimy miniaka, jak on się sprawuje, a później R2S, który też miał aktualizację 1690. Także jak widzicie, cały czas coś się dzieje, DJI ciągle wprowadza aktualizacje, kolejne wersje i mamy następną wersję właśnie Fly. Mamy też firmware, czyli oprogramowanie dla DJI R2S, dla tego nowego drona. Zatem startujmy. Jesteśmy w tej chwili przy widoku kamery z DJI Mini 2. To, co jest charakterystyczne i wiele osób o to pyta, aplikacja w tej chwili nie wyświetla tego radaru, który był na dole w środku ekranu, tylko mamy radar i opcję wyświetlenia radaru po lewej stronie na dole. To jest dosyć mało intuicyjne i trzeba kliknąć raz. I tutaj możemy zmienić albo obszar mapy, trzeba mieć mniejsze albo sprawniejsze palce. Możemy tę mapę oczywiście rozszerzyć, ale jak klikniemy ponownie w prawym dolnym rogu tej mapki, wyświetla nam się położenie drona względem punktu startowego, czyli home pointu. I teraz zobaczcie, ja teraz trzymam Mini i to, co charakterystyczne, mamy też pokazane odchylenie. Teraz odchylam go dziobem do góry, teraz dziobem w dół i na boki. Odchylam go w prawą stronę i w lewą, także mamy też odniesienie, jeżeli chodzi o jego pozycję bieżącą. Kolejna sprawa, która została zmieniona, szczególnie dla użytkowników iOS, czyli urządzeń Apple, to może być ciekawe, to jest Control. I tutaj zobaczcie, że nie mamy już opcji wyboru Phone Charging, czyli nie możemy wybrać opcji ładowania telefonu. Parę osób jeszcze pytało, dlaczego używam wersji angielskiej. Jest zdecydowanie lepsza i polecam przyzwyczajenie się do wersji angielskiej, dlatego że te komentarze i skróty w języku polskim są bardzo nieintuicyjne. Stąd używam od zawsze praktycznie wersji angielskiej. Jeżeli chodzi o ustawienia, tutaj mamy rozdzielczość w tej chwili 4K wybraną, natomiast na dole możecie zobaczyć, że mamy ustawienia samych parametrów. Rozdzielczość, klatkaż, jak kliknąłem właśnie na Res and FPS. Następnie mamy storage, to wiadomo, ale tutaj mamy też kompensację ekspozycji. To jest w wersji automatycznej. Jeżeli przejdziemy do wersji Pro, czyli manualne ustawienia, to też zmieniło się niedawno, nie przy tej wersji oprogramowania, ale niedawno. Tutaj możemy już manualnie wybrać poszczególne parametry. Tak jak na przykład możemy wybrać shutter speed, przejdziemy do 1,5 sekundy, założony jest filterek, jest dosyć ciemno. Możemy też pograć tutaj ISO czułością na 200. Także widać, że jeżeli chodzi o parametry ekspozycji, można je już regulować w tej chwili na dole i zastosowano też suwaki. Manualny dobór na przykład balansu bieli w tej pozycji. Tak to wygląda, można też wybrać wersję automatyczną. Tak? To jest to. I to jest takie dosyć charakterystyczne. Wiele osób pyta, jak to się stało. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, a mianowicie wielu ustawień nie zrobicie, jeżeli nie ma karty pamięci wewnątrz. Takie pytania też były do mnie. Popatrzmy w takim razie na kluczowe ustawienia, które są istotne. Safety jest to ustawienie podstawowych rzeczy związanych z bezpieczeństwem, czyli maksymalna wysokość, maksymalny dystans, na który poleci nasz dron. Ja tutaj nie potrzebuję wcale takiego dużego dystansu. I wysokość RTH, czyli na której wraca dron do punktu bazowego. Tu jest wszystko w porządku, jeżeli chodzi o status. Mamy status też akumulatora. Przejdźmy teraz do menu control. Tak jak mówiłem, tutaj to, co nam się zmieniło, że z pozycji iOS nie mamy niestety możliwości podładowania telefonu, tylko telefon się czy tablet ładują automatycznie. To, o czym chciałem powiedzieć jeszcze na poziomie tego menu control, tutaj możemy ustawić blokadę ekspozycji z tego poziomu. Zwróćcie uwagę, jest tap albo double tap, czyli w tym momencie możemy po jednym kliknięciu zablokować ekspozycję.
a po dwóch kliknięciach mamy kamerę opuszczoną w dół. I tutaj to jest też zmiana, jeżeli chodzi o blokadę ekspozycji. Myślę, że w kolejnych aktualizacjach będzie to poprawione z tego względu, że nie pokazuje mi się nawet to ustawienie. Mamy teraz auto, jak widzicie w tej chwili jest ta kółeczka, dopiero trzeba kliknąć. Widzimy, że ta ekspozycja jest faktycznie zablokowana. Kolejne pytanie, które się dość często pojawia, to jest synchronizacja zdjęć. Pytacie, dlaczego zdjęcia nie synchronizują się na urządzeniu w wyższej rozdzielczości. Tutaj możemy to oznaczyć właśnie w menu kamera na samym dole. Jeżeli chodzi o cache, też są pytania, pamięć ja ustawiam sobie na 2 giga, wystarczy po to tylko, żebym mógł odtworzyć te ostatnie pliki, czy ostatnie moje loty. Z tych zapisów nie potrzebuję więcej. 4 GB nie używam, bo mi za bardzo obciąża telefon. Jeżeli chodzi o ustawienie white balance, ustawiam zawsze na manualny. Jeżeli chodzi o grid lines, linie, ja wybieram te środkowe, żeby mieć kadrowanie na 2/3 możliwe. Histogram w zależności od tego, jaką mam ekspozycję, jak ustawiam. Overexposure też, ale wiem, że mniej więcej przy słonecznym dniu minus 0,7 kompensacja, a przy takim dniu pochmurnym minus 0,3. Video subtitles to jest też częste pytanie. W niektórych przeglądarkach, tak jak na przykład VLC Player, to jest charakterystyczne, że mamy wyświetlane z automatu nasze parametry telemetria plus parametry ekspozycji i to można właśnie zlikwidować w tym ustawieniu kamery. O to też bardzo często ludzie pytają na grupach. Jeżeli chodzi o About, tutaj sprawdzamy, jaka jest wersja aplikacji 1.4.3, to jest to, o co nam chodziło. W tej chwili można oczywiście sprawdzić, jakie są aktualizacje, czy są dostępne aktualizacje. Też jest ważne dla użytkowników Androida, że zwykle trzeba pobrać ze strony internetowej DJI. To się wiąże z tym, że Amerykanie z Chińczykami nie zawsze idą w parze i dlatego lepiej zamiast ze sklepu Google pobrać właśnie oprogramowanie bezpośrednio ze strony DJI. Następna opcja, o którą często pytacie, to są ustawienia pozostałych trybów, na przykład panoramy albo quick shotów. I proszę zwrócić uwagę, że to menu nie jest dostępne z tego poziomu i nie możemy przejść bez wystartowania z powierzchni, czyli wzbicia się w powietrze, do właśnie menu panoramy czy quick shotów. Zróbmy to w takim razie. Ok, i popatrzmy teraz, jak wyglądają menu poszczególne, czyli quick shoty dopiero aktywne są po wzbiciu się. O to miałem wiele pytań. I to samo, jeżeli chodzi o panoramę. Ale zobaczmy sobie jeszcze quick shoty i przejdźmy do menu kamera, bo pytaliście też, gdzie można wybrać parametry. Na dole jest res, to się też zmieniło. I tutaj można wybrać 4K, nie tak jak wcześniej było, że wybieraliśmy z tego głównego menu trybów lotu, tylko stąd wybieramy rozdzielczość i tutaj można też sobie zapodać ustawienia samej ekspozycji, czyli to wygląda dużo lepiej niż było wcześniej. Tutaj ekspozycję przerzucimy na automatyczną, bo mamy niedoświetlenie. Tak to wygląda, zobaczmy jeszcze panoramę. Tak, i tutaj też jest taka sytuacja, że mamy faktycznie ustawienia dopiero dostępne po naszym wzbiciu w powietrze i tutaj właśnie można też ustawić sobie zapis zdjęć, czy chcemy mieć te zdjęcia u siebie na kompie wszystkie, czy tylko chcemy mieć panoramę. Jeżeli chodzi o format zdjęć, można też ustawić albo stąd, z tego podręcznego menu, albo przejść do tego menu tutaj już samej kamery. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o te dwa tryby Quick Shots plus panorama. Słuchajcie, i to jest tyle, jeżeli chodzi o miniaka. Jeżeli macie jakieś pytania, to prośba o ich zadanie. Ja postaram się w kolejnych epizodach podobne audycje przygotować i odpowiedzieć na wasze pytania w formie właśnie nagranego filmu, w formie filmowej. Myślę, że to jest najlepsza forma, dlatego że mamy możliwość od razu pokazania przykładów. Teraz było dobrze.
Słuchajcie, przejdziemy teraz krótko do R2S. Jest już aktualizacja oprogramowania 1690. Między innymi te objawy, które mieliśmy. Pierwszy z nich to był dosyć ciekawy, bo obstacle avoidance nie za bardzo działał, czyli air sensing niedobrze działał i wiele osób miało taką sytuację, że ten dron wpadał w przeszkody, szczególnie w funkcjonalności czy przy trybie active track. To się zdarzało. Amerykanie głównie padli ofiarą tych pierwszych właśnie niedociągnięć ze strony DJI. Druga sprawa, którą poprawiono, to jest wyczuwanie światła otoczenia. Wiadomo, że w niektórych sytuacjach sensory przestają działać, szczególnie kiedy mamy zbyt silne albo zbyt słabe oświetlenie. I tutaj właśnie też ta aktualizacja optymalizowała, poprawiała tę funkcjonalność. Jesteśmy już w ekranie głównym R2S. To, co mi się podoba bardzo w tym dronie, to przede wszystkim pole widzenia. Teraz jak dostałem filtry od firmy Freewell, za co bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę jest mega, dlatego że jak nie miałem filterków wcześniej, ja kupiłem wersję Basic. I powiem wam, że bardzo często cienie śmigieł wchodziły w kadr, dlatego że jest szerokie pole widzenia. Natomiast teraz jak mam filterki, naprawdę dobrze to działa i pole widzenia jest zdecydowanie duże, ekwiwalent 22,4 mm, tak przynajmniej w Lightroomie mi pokazuje. Także to pole widzenia zdecydowanie lepiej tutaj gra niż w przypadku na przykład Mavica 2 Pro. Wczoraj porównywałem te dwa drony i pole widzenia i naprawdę jest duża różnica na korzyść tego. Uważam, że ten model jest bardzo niedoceniony. To, o czym wam chciałem jeszcze powiedzieć, przy tych niższych, ja kupiłem osłony i przy tych niższych lotach robiłem parę takich montaży teraz blisko obiektów i ludzi. I on nie zachowywał się idealnie. Co prawda wiało przez cały tydzień, ale zachowywał się średnio, mogę powiedzieć. Aktualizację zrobiłem dopiero wczoraj, także mam nadzieję, że będzie pod tym względem lepiej. Natomiast to, co jest też ciekawe, to co wprowadzono, już to pokażę. W menu kamera, jeżeli wybieramy D-Lock, zobaczcie, to jest obraz D-Lock. On normalnie powinien być szary praktycznie, ale wprowadzono podgląd, który zupełnie inaczej wygląda niż faktycznie na ekranie. Zobaczcie, jak wygląda podgląd. Wystarczy nam 7 sekund. A teraz spróbujmy odtworzyć i D-Lock wygląda faktycznie na szaro, prawda? Czyli dopiero wymaga postprodukcji. I to jest ta różnica, którą wprowadzono teraz, czyli podgląd jest w normalnych kolorach, natomiast faktycznie jest to profil kolorystyczny D-Lock. Jeżeli chodzi o HLG, to się nie zmieniło i on wymaga postprodukcji, ale nie tak mocnej. Jest to bardzo fajny taki HDR-ek, ten HLG, stosowany głównie przez Sony dość często. Jeżeli chodzi o tryb normalny, wiadomo jak to wygląda. Ten zakres dynamiczny jest tutaj mniejszy. Też mamy dość ostry ten obraz. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że w R2S wadą jest to, że nie mamy specjalnie możliwości doboru ostrości kontrastu i nasycenia kolorów. Możemy tylko regulować poprzez profil kolorystyczny. To, co zauważyłem jeszcze, słuchajcie, czas lotu wcale nie jest rewelacyjny. Około 23 minuty, mniej więcej tyle lata. Porównując go z Maviciem R2, faktycznie jest około 4, nawet 5 minut może być różnicy, jeżeli chodzi o czas lotu. To głównie przez to, że tutaj wentylator bardzo intensywnie pracuje. Mamy procesor, który wykonuje więcej pracy i wymaga mocniejszego chłodzenia. I to jest ta sprawa. Praktycznie wentylator tutaj pracuje non-stop i go słychać dość mocno. Słuchajcie, pozostałe rzeczy są tutaj naprawdę fajnie zrobione. Ja mam tutaj parę takich kosmetycznych uwag. Na przykład w trybie Cine Smooth on lata stosunkowo szybko. To nie jest taki smooth, jak chciałoby się. Wczoraj mówiłem o tym na latającej kawce, że brytyjski filmowiec Philip Bloom dokonał modyfikacji kontrolera. On faktycznie przykleił takie o-ringi i wprowadził dłuższe drążki, które delikatnie ograniczają mu zakres. Może nie ograniczają, ale stawiają opór. Dzięki temu jest w stanie latać z prędkością 0,5 metra na sekundę i faktycznie bardzo ładne z bliska kinowe efekty osiągał tym dronem. Myślę, że to jest do poprawy nawet przez soft, bo w aplikacji DJI GO 4 mieliśmy możliwość zastosowania trybu tripod, lotów 1 metr na sekundę i to było w miarę ok.
Słuchajcie, ja szerzej powiem w nadchodzących tygodniach na temat tego drona i większe opracowanie też szykuję, dlatego że jest to dron naprawdę dobry, mnie się bardzo podoba R2S, on jest niedoceniany też i wiele osób traktuje go jako lepszą wersję Mavica R2, a to jest naprawdę zupełnie inny dron, pomimo że wygląda tak samo. Jeżeli chodzi o wykonywanie ujęć filmowych, to niebo a ziemia. Wierzcie mi, że naprawdę dobrze wychodzą te ujęcia pod kątem takim filmowym. Jeżeli chodzi o profil płaski, wygląda to świetnie i uważam, że warto nawet dlatego mieć tego drona. Sensor jednocalowy dobrze działa, jeżeli chodzi o low light. Tam jest ISO 800 maksymalne, ale w tych warunkach niskiego światła radzi sobie całkiem, całkiem nieźle. W następnych tygodniach powiem trochę więcej, natomiast dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę, jeżeli Wam się to podobało. Prośba o komentarz, co byście chcieli jeszcze poruszyć, jaką tematykę dotyczącą tych dwóch dronów nowych, najnowszych, jeżeli chodzi o DJI. Na jakie pytania odpowiedzieć, jakie materiały przygotować. Na pewno będzie warsztat online'owy. Zresztą jest cała platforma Drone Bootcamp, do której Was zapraszam. Dużo produkcji jest darmowych. Są też produkcje takie dla osób, które chcą więcej i tematyczne, i produktowe, więc myślę, że warto przynajmniej sprawdzić i skorzystać. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych epizodach. Widzimy się na bieżąco. Cześć!